Widzowie, widzowie, mamy to 200 tysięcy na kanale, dziękuję wam pięknie, oczywiście udało nam się to wbić, tak jak powiedziałem, wczoraj się to udało zrobić, zrobiłem aż streama na Instagramie z wbijania tego, prawda, tej przecudownej liczby 200 tysięcy, za co wam bardzo serdecznie dziękuję, ale co jest najlepsze w tym wszystkim, to to, że w tym momencie mamy już 201 tysięcy, więc w tym momencie musimy to podmienić, usuwamy to zero, za długo się tą ilością zer nie nacieszyliśmy, ponieważ już wbiliście o 1000 subskrypcji więcej, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście się nie zatrzymujemy, no bo tak naprawdę mamy już o 1000 więcej, więc już jesteśmy o 100 bliżej tego, żeby wbić 300 tysięcy. Ale teraz najważniejsze, co mamy do zrobienia, to zobaczyć, jak wygląda sytuacja na moich plusach, z tego powodu, że, znaczy plusach, na moich drugich kanałach, ponieważ mamy jeszcze inne kanały, na których również prężnie się rozwijamy. I o kurczę, że ja dobrze widzę to? Na plusie w tym momencie mamy 65200, a nawet 65300 za 5 subskrypcji będzie, więc ja jestem tutaj nieźle w plecy z tego, co widzę, to muszę to podmienić koniecznie. Dobra, uwaga, podmieniamy to, 65300, o, akurat nie muszę tych 300 zmieniać już. No i jeszcze sprawdźmy kanał vlogowy, na który was już serdecznie zapraszam, z tego powodu, że za niedługo tam będą się pojawiać filmy również, takie bardzo fajne, ale jeszcze wam nie mówię co dokładnie, po prostu możecie wbić, link jest w opisie, więc serdecznie was zapraszam, możecie, że tak powiem, zerknąć. No a na kanale vlogowym mamy równo 63000, więc możemy usunąć, prawda, tą dwójeczkę stąd, zamodować tutaj znowu trójeczkę, 63000, tutaj usuwamy szóstkę i tu musimy w tym miejscu znowu, o kurczę, źle to dałem tutaj, i w tym miejscu znowu stawiamy 0, więc tak się prezentuje cała sytuacja, 201 tysięcy na głównym, 65300 na plusie i na kanale vlogowym 63000. Dziękuję wam bardzo, widzowie, ponieważ spełniliście moje marzenie, no kurczę, 200 tysięcy już naprawdę cudownie wygląda, więc bardzo wam za to dziękuję. No i co, nie przedłużam filmu, lecimy z filmem, bo nie wiem, co mam więcej powiedzieć, no rozdówam, dziękuję jeszcze raz i tyle, i no nic, no po prostu dziękuję. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Widzowie, właśnie wszedłem na serwer i widzę, że Yeti łazi po palionowej, nie jest dobrze. Na całe szczęście przyszedłem zrobić sobie potki na niewidzialność, żeby właśnie być ukrytym, żeby on mnie nie zauważył, ale widzę, że on tutaj gdzieś krąży i widzę go, stąd widzę, jak tam biega. Ja piję od razu potę na niewidzialność, żeby on mnie nie zauważył. Dobrze, że ja akurat zrobiłem, bo już mi się kończyły, ale teraz ja jestem w ogóle ciekaw, co on tutaj robi. Nie rozumiem tego totalnie, dlaczego on tutaj przychodzi i wiecie, no ja niby wiem, że on przejął tą wioskę i tak dalej, ale... Nie pozwolę mu tutaj przejmować tej wioski. Idę zobaczyć, co on robi, dowiemy się w takim razie, co... O, dobra, on jakąś tabliczkę tam zostawia. Nie wiem za bardzo, o co tutaj może mu chodzić i po co on tutaj jakieś tabliczki stawia, aczkolwiek boję się, że to są jakieś tabliczki, w których on będzie groził. No, Szybson jest Co, kurczę? Jaki jestem poszukiwany? Nie ma jakiegoś poszukiwany, już nigdy nie znajdziesz, chłopie. Ja normalnie obok niego łażę, mnie nie widzi. Dobra, co tutaj? Nie, i on teraz będzie wszędzie rozstawiał tabliczki, że jestem poszukiwany? Nie ma takiej możliwości. On, jak wiecie, w poprzednim tam odcinku wam mówiłem, że dowiedzieli się, że mieszkam u Dave'a, więc ja już w tym momencie wszystko stamtąd wyniosłem. Nagroda za głowę Szczypsona, dużo diaksów? Nie no, ale czy on liczy? Jeszcze... On jest tuż przy mojej bazie, jak on by tam wszedł, to po prostu była tragedia. Walić tosta, nie, no dlaczego on takie rzeczy pisze? Nie no, widzowie, to mi się mega nie podoba, to mi się mega nie podoba, bo on tutaj jakiś, nie, jeszcze mi po polu łazi i tu wszędzie rozstawia te tabliczki. I tu też napisze walić tosta. Tost są fuj, śnieg lepszy, ty kurde jesteś takim jesteś naprawdę flakiem. Nie, już, ja zapomniałem, właśnie pamiętacie, widzowie, jak się wyzywało kogoś od flaków? No, to jest idealny moment, w tym momencie wraca to, no jest flakiem. Jesteś flakiem, rozumiesz? Jesteś flakiem. Dobra, nie, i on wszędzie rozstawia tabliczki, nie, widzowie, mi się to mega nie podoba, dobra, wiecie co? Ja zrobię tak, wejdę do tego do tej mojej bazy, odłożyć te wszystkie potki na niewidzialność, żebym z nimi nie chodził, bo nie potrzebuję ich aż tyle, zostawię sobie jedną w ekwipunku, a nie chciałbym ich wszystkich stracić, więc dobrze by byłoby je mieć tu pochowane, więc bierzemy sobie to, tam na dole mamy też poty i tak dalej, dobra, tu jest wszystko git, wezmę sobie jedno jabłko złote, jakby mi się mogło przydać i właśnie, wiem po co chciałem tu przyjść, chciałem tutaj przyjść po elytrę, dokładnie, elytra jest mi bardzo potrzebna w tym momencie, ponieważ jakby trzeba było uciekać od niego, to fajnie, żebyśmy mieli taką elytrę założoną, znaczy założoną, żebyśmy mieli ją pod ręką. Dobra, lecę za nim, zobaczcie, co on robi. I dla mnie to jest mega dziwne, dlaczego tutaj przyszedł i rozkłada te tabliczki wszędzie. Jest teraz tam, ja jestem ciekaw właśnie, czy się jego skarbiec powiększył na przykład, czy coś takiego. Ej, on wszędzie te tabliczki rozstawia, dlaczego ty to robisz? Ja, nie wiem, on już mnie złapał raz, uciekłem mu i on myśli, że on mnie teraz złapie znowu i że mu nie ucieknę? Nie rozumiem tego. Bardzo ważna informacja, Szybson na wolności, duża nagroda za jego znalezienie. Nie wiem, po prostu nie wytrzymam w tym momencie. Naprawdę, to jest mega dziwne, co on tutaj wykminia. Ale wiecie co, ja bym...
Ja tam postaram się wejść do tego domku. Musimy kontrolować ten czas. Czemu on wszędzie rozstawia te tabliczki? Nie rozumiem tego totalnie. Dlaczego on chce mnie znowu złapać? Przecież ja już mu uciekłem. Ja mam sposób na to, żeby uciec stamtąd znowu. Jak dla mnie to możemy znowu złapać, szczerze widzowie. Bo dla mnie to już wiecie, ja już mam przygotowany plan ucieczki. Ja już wiem wszystko, jak uciekać. Ej, dobra, on wszedł do środka chyba. Tak, on poszedł do skarbca. Idziemy tam, idziemy tam, idziemy zobaczyć, jak wygląda skarbiec jego na dany moment. Ja mam pomysł, ja go okradnę. Ty, powiększył się ten skarbiec, on ma coraz więcej tych rzeczy wszystkich. Ale nie wiem, czy zauważył, że mu zabrałem ze skrzynki te rzeczy, które tam miał. I ma tam totalnie pusto, no ale... Ale trudno, no on już pewnie wie, że tutaj ktoś... O, patrzcie, teraz się chyba... Czy on teraz się zorientował, że ja mu zabrałem to, co on mi wcześniej ukradł? No nieźle, dobra, wiecie co, widzowie, ja robię tak. Ja, może, kurczę, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, czy ja mam to mu zabrać wszystko stąd, bo... Ja bym szczerze mówiąc to zabrał chętnie. Ograbił go totalnie, skradł mu wszystko, co tutaj ma, bo on sobie z mojego... On z mojego domu, mojego sympatycznego domu, zrobił jakiś skarbiec, zrobił jakąś bazę, do której nie można wchodzić, nie wiem, mega mi się to nie podoba. Dobra, co ty tu będziesz robił dalej? Ja nie wiem, czekajcie, czekajcie, może zróbmy tak. Ej, ja dawno nie byłem w domku u Milki. Ja jestem ciekaw, czy tam są jakieś informacje. Może tam coś było, może tam coś jest związanego właśnie z tą całą sytuacją. Tu jest jakiś numer 13. Dobra, nie idzie tu Yeti, wejdźmy do środka. Okej, tu jest ta jej zbroja dalej. Ej, tu się totalnie nic nie zmieniło, tu jest tak smutno. Jej już tutaj tyle czasu nie było. Nie wiem, ona się tam wyniosła i tutaj, no nie ma jej tu w ogóle od tamtego czasu. I nie wiem, troszkę jest smutno przez to, no ale... Ja nie wiem, dlaczego ona tak postąpiła, dlaczego ona teraz jest po jego stronie. Tak samo palionka, ja tego totalnie nie rozumiem. Dobra, tu wszystko tak jak było w sumie. Ej, ona tego kota stąd zabrała też? Ja nie mogę, co jest? Ona, a gdzie jest ten kot właśnie? Ona go wyniosła chyba razem z nim, z nią tam poszła do tego Yetiego, nie wiem, nie rozumiem. No zejdźmy tu na dół, przeszukajmy to miejsce, bo może tutaj coś... To nie wiem, co to jest, tu są jakieś rzeczy. Nie wiem, dobra, nieważne. Nie patrzymy tutaj, nie wiem co to jest, ale... A tutaj? O, tam jest zejście na dół do tego... Nie no, dobra, ja Yetiego muszę posiedzieć, dobra, bo ja wchodzę tu do domku, przeglądam ten domek niepotrzebnie, jak ja Yetiego potrzebuję zobaczyć, co on kombinuje. Bo on tu łazi i rozstawia te tabliczki i ja muszę te tabliczki w ogóle tak swoją drogą... Oj, niebezpiecznie. Czy to on tu postawił to? Tak, wszędzie rozstawia te tabliczki, że jest nagroda za mnie. Nie wiem, ja nie rozumiem. Co mu z tego, że on mnie ukradnie? Porwie. Co mu z tego, że on mnie znowu zamknie? Przecież to jest największy szczyt chamstwa. Największy szczyt chamstwa i lenistwa. Gdzie on jest? Ej, zgubiłem go. On jest w domku Milki, czy... Ej, zgubiłem Yetiego. Ej, halo? Gdzie on jest? Zgubiłem Yetiego, ej. Nie jest dobrze, gdzie on jest? Zgubiłem go, ja nie wiem, gdzie on pobiegł. Gdzie? A dobra, tu jest, o kurczę. Dobra. Ja muszę kontrolować, ile mam poty, jeszcze 2 minuty troszkę ponad, więc musimy tutaj mieć w gotowości kolejną potę, bo ją wypijemy sobie też. O nie, latają te zmory nocne, one mnie widzą? Czy one nie lecą do mnie, tylko Yetiego atakują? Chyba Yetiego chcą atakować. Tak, jego atakują, bardzo dobrze. Ja nie mam strzału niestety, kurczę, przydałaby mi się strzała, ja niestety nie mam. Jakiś szkielet by tu się przydał teraz, jakby był, to bym sobie ogarnął strzałę, no i w niego walił. Nie wiem, mnie tak denerwuje ten Yeti, serio, już mam go dosyć. Totalnie nie wiem, jak mam z nim walczyć, jestem totalnie bezradny, ja bym chciał jakoś. Serio bym chciał z nim walczyć jakoś, ale totalnie nie wiem jak. Dobra, tu jest jakaś skrzynka, co to jest za skrzynka? No, liczyłem na strzałę w tamtym miejscu, dobra, no niestety. Ej, nie mogę wyjść stąd, co jest? Dobra, wyszliśmy. Minuta 37, okej. Czy tu się zmieniły zasady jakieś na tablicy? O nie, on tu na tej tablicy swojej, na tych zasadach jakiś dopisuje jeszcze. Zasada 6, zastrzypsona jest nagroda. Co ty gadasz? Jaki to jest, kurczę, farfocel jeden. Nie no, nie wytrzymam z nim. Ja, wiecie co, ja mam przygotowane więzienie na niego. Dzisiaj robiłem streama na plusie, więc jeżeli kogoś nie ma na plusie, no to zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ tam dzisiaj był live, można sobie go obejrzeć, więc zapraszam, jeżeli ktoś chce. Tam ktoś mi napisał, że żebym po prostu przygotował na niego pułapkę jakąś. Ja wymyślę jakąś pułapkę, obiecuję, że wymyślę jakąś genialną pułapkę i złapię go po prostu w to więzienie i przepytam go ze wszystkiego po prostu. Wypytam go i będzie po prostu koniec, porwę go i tam zamknę. Tylko w pierwszej kolejności chciałbym najpierw zamknąć Milki i Palionkę, z tego powodu, że jeżeli uda mi się je zamknąć, to nikt nie uratuje Yetiego, wiecie o co chodzi. A wydaje mi się, że... Ej, to jest plan! A jakby zamknąć Milki i Palionkę...
i wtedy on by musiał przyjść, żeby je uratować, a jakby przyszedł, żeby je uratować, to ja bym wtedy go zamknął i byśmy wszystkich zamknęli, no przecież to jest taki plan, to jest taki plan. Dobra, trzeba takie coś zrobić chyba. Dobra, czekajcie, musimy zrobić tak, musimy... O kurczę, ja mam potę, pota mi się kończy, dobra, żeby on mnie nie zauważył. Szybko tędy przejdę, gdzieś się tu oddalę od niego i wypiję tą drugą potę, bo jest niebezpiecznie. Dobra, pijemy drugą potę, myk, dobra, mamy znowu 8 minut, super. Dobra, jesteśmy przygotowani. Teraz tak, czy on tutaj już rozstawił chyba masę tych tabliczek. Nie wiem, czy on będzie gdzieś szedł. Ja bym chciał zobaczyć, czy on, gdzie on idzie później. Gdzie on jakby podąża w momencie, kiedy już załatwi wszystko na Palionowie. Bo on w ogóle tutaj nie mieszka. On wraca z poroty zawsze tam do tego swojego budynku. I ja totalnie nie rozumiem, dlaczego on na przykład nie chce tam, gdzie ma tą swoją bazę, ten otoczony tym mrożonym murem. Wszędzie ten zaszczypsona właśnie nagroda, ja nie wiem, nie wytrzymam. Nie rozumiem, dlaczego on nie ma tam jakby swojej wioski, dlaczego on nie założył nowej wioski, tylko koniecznie chciał przyjąć naszą wioskę i dlaczego on sobie tam na przykład tych Yetiowic nie zrobił, tylko koniecznie to muszą być Yetiowice, nie rozumiem tego. Dobra, on idzie tam, wraca z powrotem chyba, czy nie? Nie wiem, o dobra, wraca z powrotem, wiecie co, ja założę też tam elytrę, tylko tak, żeby, kurczę, żeby mnie nie zauważył latającej elytry wolno. Dobra, tu, podlećmy sobie do góry, okej, on tam leci, dobra, wiecie co, po cichaczu lecimy. On sobie tam leci, dobra, zobaczmy za nim, dobra. On nie zauważył mnie, więc możemy szybko tam podlecieć. Dobrze. Tu lecimy nisko ziemi, tak, żeby mnie nikt nie zauważył. Dobra, mam plan pewien. Dobra, mamy strzałę, świetnie, taki był plan. To był idealny plan. Dobra, i teraz tak, podlatujemy tu. Ściągamy elytrę, okej, okay, to był świetny plan. Dobra, teraz tak, tam wiemy już, że jest pułapka, tu ją odkryliśmy ostatnio i nikt mnie tu na to nie złapie. Czy już jest naprawiona? Naprawili to, usunęli tą pułapkę, ale jazda, zaszczypsona jest nagroda. Dobra, czyli usunęli to, czyli już tutaj nie da się wpaść, okej, okay, to fajnie nawet, że nie ma już tej pułapki. Pewnie sami w nią wpadali, to są takie mózgi, to są takie głąby, naprawdę, że sami pewnie wpadali w tą swoją pułapkę i ją usunęli dlatego, kurczę, to są naprawdę niezłe głąby. Dobra, schodzimy na dół za nim, bo musimy tu zobaczyć, właśnie, tutaj była ta skrzynka, pamiętacie? Ja nie wiem, czy on to przejął tą wiadomość w końcu, czy ja jej nie przejął? Czekajcie, musimy zerknąć tutaj, zerknę szybko. Tylko boję się, że on tu przyjdzie, uwaga, sprawdźmy to. Dobra, nie ma tej wiadomości, dobra, czyli nie ma tego wózka. Czyli on pojechał, o nie, zamknij to. Dobra. On jest na dole, zejdźmy sobie na dół, zobaczymy, co on tam robi. Czy on tutaj coś... Nagroda wielka za Szczypsona, diamenty, itp, itd. O kurcze, on naprawdę aż tak dużo chce. Patrzcie, tu, na wolności, ale ja bym chętnie zmienił tą tabliczkę i napisał tutaj, że wykiwał was i uciekł. Tak robimy, uwaga, robimy tak, patrzcie. Wykiwał was i uciekł. XD. Dobra, podmieniona tabliczka, co tu pisze? Palionka, jak zobaczy Szczypsona, to łap go. Okej, okay, dobra, czyli on jest tak zdesperowany, żeby mnie złapać, że on tutaj wszędzie rozstawia tabliczki, żeby było... Chociaż wiecie co? Obawiam się, że on... To może być jego sposób jakiś taki na to, żeby mnie tutaj ściągnąć na przykład, że on rozstawia te tabliczki i liczy na to, że sam się podłoży jakoś. Ej, to jest sobie niezła przekmina. Ej, czy on zobaczył tą tabliczkę, co ja tam podmieniłem? Widzi to. Rozwala tą głowę. Ale kurczę, głąb. Jak ja naprawdę mam z niego bekę. Patrzcie, robimy tak, czekaj. O, czemu on to podmienia? Co jest? Tam była fajna tabliczka i on napisze znowu, że na wolności? Napisz, że uciekłem. Numer 1 na liście do złapania. Co jest grane? Ej, on jest naprawdę... On się nieźle odpalił na mnie. On naprawdę ma niezłe ambicje. Dobra, ja tutaj ostatnio byłem, widzowie. I zauważyłem, że tutaj jest troszkę diamentów od palionki chyba. On zszedł na dół, dobra. Tu pamiętacie te diamenty? Ja sobie chyba troszkę przytulę tych diamentów. Ja sobie je wezmę. Tutaj też były chyba jakieś drogocenne rzeczy. A nie, to była ta książka, co z nią skopiowaliśmy. Dobra, zabraliśmy sobie diamenty. Ja się czuję jak u siebie. Jeszcze pójdziemy tam okraść tego Yetiego z tego jego banku w Palionowie. Bo nie zapominajmy, to jest Palionowo, nie Yetiowice. Nikt tego nie będzie nigdy nazywać Yetiowicami. Dobra, i co on tu robi na dole? O co mu tutaj chodzi? Ile mamy? 3 minuty? 3.50 mamy jeszcze poty, więc mamy troszkę czasu, ale już niewiele trzeba to kontrolować. Ej, on tutaj normalnie elytry używa, jak on opanował do perfekcji latanie tą elytrą. Dobra, tutaj on ma przygotowane te więzienie na kogoś i ja za każdym razem jak tutaj przychodzę, to więzienie jest odbudowywane, w sensie nawet jeżeli ono zostało niezniszczone, to on je odbudowuje. Nie rozumiem tego, i na kogo to jest więzienie, jak on tu napisze miejsce dla Szczypsona, to kurde...
Nie, nie wytrzymam z nim. I on znowu chce mnie tu uwięzić? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, żebyś mnie tutaj uwięził. Naprawdę, to jest niemożliwe. Dobra, on sobie ucieka. Wiecie co, ja już nie będę tutaj dłużej czasu spędzał z tego powodu, że zaraz i tak mi się kończy pota. A ja bym chciał jeszcze polecieć... zdobyć tą, jak to się nazywa, okraść go po prostu na Palionowie, skoro on jest tutaj, to wykorzystajmy ten czas, ja wyjdę tym wyjściem ewakuacyjnym, o którym oni nadal nie wiedzą o tym wyjściu, więc możemy się tutaj czuć swobodnie. Czy ja mogę tutaj jakoś, kurczę, myślałem, że mogę tutaj jak użyć tej elitry, skoro i tak leżę, ale, aha, bo nie mam jej założonej, teraz? A, też nie mogę, dobra, no nieważne. W każdym razie, dobra, mamy tą elitrę założoną, wyjdźmy tutaj i wydostaniemy się stąd. Halo, halo, tutaj, uwaga. Nie jestem w stanie tutaj... Aj, nie da się polecieć tam elitrę. Dobra, no to musimy niestety biec na piechotę. Ale szybko się wydostaniemy, idziemy go okraść szybko. Cały ten jego save. Chociaż kurczę, nie wiem, czy ja to mam robić, bo boję się, że on się wkurzy i on zareaguje jakoś negatywnie i oskarży kogoś innego o to. Wiecie co, może zrobię to na następnym filmie. Dajcie mi znać, czy ja powinienem go okraść, bo ja nie wiem, boję się, że to zadziała negatywnie po prostu. Wiecie, że on się wkurzy, że on podejmie jakieś chore kroki, kogoś innego uwięzi za to, bo żeby kogokolwiek ukraść, bo on nie potrafi mnie złapać. On nie wie, gdzie ja się ukrywam, bo za każdym razem, kiedy on jest na serwerze, to ja piję potę na niewidzialność i znikam, więc on tak naprawdę to, co by musiał, to chyba zniszczyć mi laboratorium. Chociaż ja jestem w stanie sobie to laboratorium na nowo przygotować tak naprawdę i zrobić sobie tam pod ziemią, pod tym tostem. On jest w stanie znaleźć tej mojej miejscu. Wiecie co, dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o tym. I czy patrzcie, jaki kurczę tutaj robię teraz place. Myk, myk, tu se przelatujemy. Uj, dobra, no, dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o tym. I czy powinienem jakby okraść go z tamtych rzeczy, które tam ma, czy nie. Póki co okradliśmy palionkę. Mamy te diamenty, no jesteśmy już troszkę bogaci, więc można powiedzieć, że powoli zaczynamy rozdawać karty, że tak to ujmę, nie? No ale to było na tyle w dzisiejszym filmie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. A, jeszcze jedną rzecz, musimy w dzienniku Tosta napisać, co się dzisiaj wydarzyło. Więc lecimy tu, to jest dzień 8 bodajże. Dzień, nie, dzień 9, dzień 9, dobra. Dzień 9, Yeti chce, Yeti wyznaczył nagrodę za moją głowę w Minecraft. O, co, albo bez tego w Minecraft, za moją głowę po prostu. Tak, o, mamy to. Jest, dzień 9 zapisany. No i dzięki piękne. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Jeszcze raz dziękuję wam za 200 000 subskrypcji. Zapraszam na plusa. No i tyle. Widzimy się jutro. Pozdro, cześć. Pa, pa.